czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana, przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie, z wszystkimi znaki danymi sobie, jako Bogu cześć mu damy. Witam serdecznie moich gości w naszej świątecznej izbie. Witam was serdecznie. Witamy również bardzo serdecznie. Witamy pięknie. Witamy was pięknie. Ze świątecznej izby płynie kolęda, płynie do waszych domostw. Przywitali nas razem duet Karo, czyli Elżbieta i Stefan. Kłaniamy się nisko. Moi drodzy, kolęda dzisiaj będzie płynąć do was, ale będziemy też rozmawiać, opowiadać o tym, jak to naprawdę jest w naszych domkach. Ile tradycji zabraliśmy ze sobą z lat dzieciństwa. No i właśnie zapytam się, czy u was w domu chyba nie ma takiego problemu z kolędowaniem? Nie trzeba długo namawiać. Nie ma, drodzy państwo, bo kolędowanie i śpiewanie kolęd i pastorałek to jest nieodłączny element świąt Bożego Narodzenia. I poprzez śpiewanie kolęd to na pewno rodzina bardziej zbliża się do siebie, a przy stole tworzy ciepłą, fantastyczną atmosferę. Ja widzę w trakcie kolędowania, jak ta atmosfera się rozgrzewa, rośnie, bo na początku szczególnie nasi synowie nie za bardzo chcą śpiewać. Oni są oporni na te rzeczy, aczkolwiek na przykład mama od Elżbiety śpiewa bardzo dobrze kolędy, ale z synami bywa różnie. W każdym bądź razie, jak się troszeczkę rozgrzeją, to potem śpiewają naprawdę. Czwarta zwrotka to już śpiewana jest przez całą rodzinę. Czwarta kolęda, przepraszam. Ja myślę, że właśnie w święta, moi drodzy, w niejednym domu powstaje taki rodzinny chór. Można tak śmiało stwierdzić chyba, prawda? Że wtedy tak wszyscy razem chcemy zaśpiewać. W XIII wieku przybyli do nas franciszkanie i to oni tak bardzo pielęgnowali kult żłóbka, przygotowali pierwsze jasełka i zachęcali swoich wiernych, swoich gości do oglądania tych jasełek. I tak to śpiewanie i te piękne przedstawienia przyciągały wiernych. I oczywiście przetrwało to do dzisiaj. I dzisiaj możemy pięknie kolędować. A więc jeszcze raz witam was ze świątecznej izby. Będzie płynąć do was kolęda. Przy świątecznym stole siedzimy, moi kochani, z moimi gośćmi. Jeszcze z prawej strony siedzi tutaj Karol, wesoła biesiada. Witam bardzo serdecznie. Witamy cię pięknie. Jak to powiedziałeś mi kiedyś, że 1/5, jak ty jesteś sam, tak? Jak jestem sam, to 1/5 wesołej biesiady. Cieszę się, że też jesteś z nami. Oczywiście będziemy witać dzisiaj wszystkich gości, którzy zasiądą do tego stołu i będą troszeczkę dzielić się ze wspomnieniami świąt z dzieciństwa. Moi drodzy, zapytam teraz Elę, bo wiem, że to taka nasza kobieca natura, żeby ta świąteczna izba, tak mogę nazwać, jak to tradycyjnie kiedyś było, żeby tak wyglądało specjalnie. Co udało ci się zabrać z domu rodzinnego? Mnie udało się zachować pudełko
bombek, takich właśnie z lat dziecinnych, gdzie były jednokolorowe i takie były właśnie wzorki różne świąteczne na nich. Tych bombek już teraz nie kupimy, bo teraz już są, no może powiem, ładniejsze, ale te bardziej są właśnie takie mojemu sercu bliskie. No na pewno przypominają to dzieciństwo i tutaj trzeba wielkie brawa dla twojej mamy, która tak o to dbała, że się zachowały, bo musimy pamiętać o tym, że kiedyś ozdoby na choinkę rzeczywiście były tylko szklanne, albo a jeszcze wcześniej, tak, no właśnie, albo jeszcze wcześniej, no bo tak naprawdę to na choince czasem wieszano tylko pierniki. Cukierki i kolorowe łańcuchy. Niekiedy, aczkolwiek przy naszych, przy mnie i siostrze te cukierki długo nie wytrzymywały. Chyba na żadnych choince. Zostawały papierki tylko, tak. No właśnie, tak to jest, słuchajcie. Jestem ciekawa, jak u was taka choinka wygląda. Nasza choinka niczego sobie, zobaczcie sobie, ile aniołów i pięknych ozdób. I też są pierniczki i są światełka. A światełka właśnie są po to, żeby rozjaśniały wszystkie mroki w domu rodzinnym. I tak pięknie nasza choinka rozjaśnia nam naszą świąteczną izbę. Najwyższy czas zaprosić was do drugiej kolędy. I myślę, że teraz właśnie zaśpiewa Wesoła Biesiada w komplecie. Mogę powiedzieć w komplecie? W męskim komplecie. Jak męskim, tak, w męskim komplecie. Oczywiście to będzie kolęda Przybierzeli do Betlejem. No bo jak wybrzmiało wśród nocnej ciszy, no to ktoś na to zareagował. A kto? No to zapraszam do kolędy. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dziwili się na powietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za dziecię. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oto mu się wuj i osioł kłaniają, trzej królowie podarunki oddają. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. I anieli gromadami pilnują, Panna czysta wraz z Józefem piastują. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Przybierzeli do Betlejem. Wesoła Biesiada, słuchajcie, no pięknie, tak radośnie. No właśnie, powiedzcie, jak to u was w domu? Też tak zawsze radośnie? W tym okresie, kiedy jest tyle przygotowań, kiedy trzeba pomóc, a już każdy ma inny pomysł na spędzenie swojego czasu. Jak to właśnie jest?
No, Adam. Zawsze to jest jednak ten czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia, zawsze jest takim radosnym czasem, wyczekanym przez wszystkich. Także myślę, że ten uśmiech na twarzy, który pojawia się po tym, kiedy zasiadamy do wigilijnego stołu, no jest jak najbardziej prawdziwy i szczery. Słuchajcie, słyszałam kiedyś, że właśnie kiedy zasiadamy do wigilijnego stołu, to też gdzieś to zabieramy z czasów dzieciństwa, że powinniśmy pamiętać o jakiejś takiej, powiem takie słowo, o hierarchii, że od najstarszych właśnie członków rodziny. Jak to, czy przeżyliście coś takiego w swoim domu? To znaczy, tak dobrze, że o tym wspomniałaś, bo ja sięgam pamięcią i naprawdę to był taki moment, który utkwił mi głęboko w pamięci, kiedy jeszcze żyła moja babcia Ania. To taką tradycją i zwyczajem było najpierw złożenie życzeń z nią wszyscy, łącznie z rodzicami, kuzynostwem, wnukami. Wszyscy musieli najpierw podejść do babci, złożyć jej życzenia i dopiero potem mogliśmy sobie wzajemnie życzyć wszystkiego najlepszego. Taka piękna tradycja, troszkę już zapomniana, kiedy babcia już odeszła, ale mi się wydaje, że te wspomnienia jednak są ważne i one sprawiają, że jednak żyje nam się lepiej i gdzieś to ciepło w sercu pozostaje. No właśnie, lubimy zabierać te wszystkie przeżyte chwile, kiedy byliśmy dziećmi. Czy Karol, pamiętasz o jakimś takim właśnie wydarzeniu podczas świąt? I gdzieś to starasz się też wpleść do swoich świąt już teraz? Masz swoją rodzinę, dzieci małe, większe? No u nas rzeczywiście też, Bernadetko, tych tradycji jest bardzo dużo, ale taką tradycją, może nie do końca praktykuję ją u siebie, ale takie moje największe wspomnienia, jeśli chodzi o samą Wigilię i Boże Narodzenie, to w Wigilii od samego rana stawialiśmy szopkę bożonarodzeniową, bo mieliśmy taką naprawdę pokaźną w domu tą szopkę i trzeba było przynieść siana do tej szopki, te wszystkie figurki, ten daszek trzeba było robić. No a że mieliśmy bardzo dużą rodzinę, to było tak gwarnie, wesoło, głośno. No właśnie, ja zapytam, ilu was w domu było? Nas było w domu 8 dzieci plus nasi rodzice. 10, to ja byłem najstarszy, jestem najstarszy. Wow. No i rzeczywiście było bardzo dużo roboty przy tej szopce, z wady było bardzo dużo. Larma było też bardzo dużo, ale to są takie ale bardzo... Ale dzieciaki tak wszyscy ochoczo, żeście brali tak, w tym udział? Tak, bardzo, bardzo ochoczo, bardzo radośnie. I to jest takie moje wspomnienie z tej Wigilii rano, kiedy ta szopka się przygotowywała. No a później wiadomo, tradycyjna kolacja, to takie podobne tradycje, o których już Ela i Stefan mówili, tradycje podobne jak u Adasia, chociaż my nie mieliśmy okazji spędzać świąt z dziadkami. No ale tradycje podobne. Tu jeszcze chciałem też nawiązać do tych prezentów, jeśli pozwolisz, bo u nas, jeśli chodzi o prezenty, to pisało się list do dzieciątka. Nie wiem, jak tradycje w waszych domach, ale u nas to właśnie był list do dzieciątka, a potem dzieci szukały gwiazdora, szukało się gwiazdki pierwszej, no i potem w czasie wieczerzy wigilijnej były wręczane te prezenty, które znajdowaliśmy pod tą naszą szopką, którą szykowaliśmy od samego rana. No właśnie, słuchajcie, bo kochani, bo słowo kolenda z łacińskiego, kalendę, oznaczało życzenia, podarunek, nowy rok. No i myślę, że tak właśnie przyjęło dla nas to taką formę, że jest ten prezent, jest dzieciątko i w tę jedyną, niepowtarzalną noc wigilijną składamy sobie te życzenia, takie najszczersze. Czasem one zawierają troszeczkę takiego, a pamiętaj, w przyszłym roku mama i tata mogą przygadać, nawet siostra z bratem. Ela, zdarzyło się coś takiego, że przygadała ci mama, że Ela, pamiętaj, w przyszłym roku? No to na pewno było, jak byłam dzieckiem i może niekoniecznie grzeczną. Zdarzało się też tak, więc to na pewno wtedy się to zdarzało, że takie słowa padły w tych życzeniach świątecznych. Dokładnie, były to takie prośby rodziców, a pamiętajcie, żebyście w przyszłym roku, kochane dzieci, no, były bardziej grzeczne i tak bardziej skore do szkoły, do nauki, prawda? To wszystko można było powiedzieć w tą jedyną wigilijną noc. Moi drodzy, a teraz zaśpiewa ktoś też dla mnie wyjątkowy, wyjątkowy gość. Krzysiu, jeżeli cię mogę prosić, to zaśpiewaj dla nas kolędę, którą przygotowałeś na dzisiaj do szopy Hej Pasterze. A więc zapraszamy serdecznie. Do szopy
szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie i dary złóżcie mu. Padnijmy na kolana, to dziecię, to nasz Bóg. Witajmy swego Pana, wdzięczności złóżmy dług. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie i dary złóżcie mu. Boże niepojęty, kto pojmie miłość Twą, nasianie wśród bydlęty, masz tron i służbę swą. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie, dary złóżcie mu. Jezuniu mój najsłodszy, Tobie oddaję się. O skarbie mój najdroższy, racz wziąć na własność mnie. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie i dary złóżcie mu. Ze świątecznej izby płynie kolęda. Słuchajcie, u nas naprawdę kolędowo. Myślę, że jesteście razem z nami i też po prostu śpiewacie, bo to świąteczna izba dzisiaj gości wspaniałych, wspaniałych moich przyjaciół. Z lewej strony usiadł Krzysiu. Krzysiu, teraz będę ciebie troszeczkę pytać. Jaka twoja rola jest w czasie świąt w domu? Moja rola jest, można powiedzieć, szeroka. Tak? Tak, bardzo szeroka. Czyli cały wachlarz, tak? Tak, wachlarz zajęć, obowiązków. Pomagam żonie oczywiście w sprzątaniu, także przy strojeniu choinki. Stroimy ją zawsze. No właśnie, kiedy? Przed Wigilią. Dopiero? Naprawdę? Dzień nie na początku? Wigilią. Nie, dzień Adwentu? Przed Wigilią, bo przyznam się, nie mam za dużo czasu, zawsze człowiek. Ale to tylko dlatego? Ale to jest tradycja i utrzymujemy to. No właśnie, bo wiem, słuchajcie, wiem, że w niektórych domach po prostu jest taka tradycja, że choinka naprawdę dopiero zaświecona jest samą Wigilię. I dlatego też strujmy ją dzień przed Wigilią i Wigilię zaświeca. No właśnie. My też dzień przed Wigilią. Też tak samo? A Karol? Nie, no u nas to my musimy troszeczkę wcześniej, bo dzieci nie dałyby nam spokoju, więc no właśnie. Ten okres świąteczny u nas zaczyna się, możemy powiedzieć tak w połowie Adwentu, już po drugiej niedzieli adwentowej, już zaczynamy dekorowanie całego domu, bo to nie jest tylko choinka, my przygotowujemy wszystkie stroiki z choiny prawdziwej sami, te, które są, dekorują nasz dom i przed domem, także no my już zaczynamy świętowanie i tą taką świąteczną atmosferę, jeśli chodzi o wystrój, dekoracje, no to już w połowie Adwentu. To teraz zaskoczę, moi kochani, troszeczkę naszych panów z lewej i z prawej. Krzysiu, zapytam ciebie, a jak z zakupami sobie radzisz? Gdyby, wiesz, dostajesz kartkę i żona mówi, słuchaj, wszystko, co potrzebne do kolacji wigilijnej, to proszę cię bardzo. Jak byś sobie poradził?
poradzę sobie zawsze, bo zawsze tej kartki zapominam i później dzwonię i żono, mam to, mam to, mam to. Czy coś jeszcze zapomniałem? Ale nie uciekasz od tego tematu, że a nie, no ja zakupy, no nie. Jest to też tak, może to być męska sprawa? Zakupy? Tak, może, bo lubię jeździć po zakupach i może coś się trafi fajnego dla żony. Mhm. Jakiś a Karol, fajny prezent. Jak ty sobie radzisz? Jeśli chodzi o zakupy, to mamy podobnie jak Krzysiu. Rzeczywiście ten czas zakupowy, ten czas przygotowań, z racji tego, że u nas Wigilia, na Wigilii jest zawsze bardzo dużo gości, więc te zakupy też są spore, więc nie zostawiam żony samej z tym kłopotem, tylko pomagam jej. Rzeczywiście wspólnie robimy te zakupy przedświąteczne, no i też wspólnie przygotowujemy samą kolację wigilijną. Możemy w to uwierzyć, Ela? No możemy, bo w dobie XXI wieku to rzeczywiście dzielimy się tymi obowiązkami i zakupy robimy albo razem, albo też osobno. Ja na przykład nie prowadzę samochodu, więc niestety to spada w większości na męża. Dlatego Stefan musi jeździć na zakupy. Musi jeździć jest, i wydawać swoje pieniądze. Jest taki wybór. A jeżeli chodzi o sprzątanie? Odkurzam. Znaczy, żona jest moja taka dobra kobieta, że ona mi na wszystko pozwala. Mogę sprzątać, pracować, wszystko robić. Wieszać firanki przed świętami. Naprawdę? No, tak. I nie boi się, że coś jest w drugą stronę? Nie zabrania mi no to w ogóle. Masz bardzo wyrozumiałą żonę, bardzo wyrozumiałą. Czyli super, fantastycznie, ale ja podejrzewam, że już teraz to masz troszeczkę wprawę, bo to chyba trwa ten czas takiej samowoli. Że sobie wolno ustawiam, wszystko taką listę sobie ustawiam już. Aha. Co będę robił? I nigdy się nie spaźniasz. Powiedzmy, że nie. No to ostatnie pytanie, Krzysiu, do ciebie. Powiedz mi, a jeżeli chodzi o kolędowanie, to jak to jest? Kto mówi, słuchajcie, proszę bardzo, teraz śpiewamy. Też żona tobie pozwala na to? Nie, z kolędowaniem jest tak, że to jest tradycja, że można powiedzieć, od wieków. Zawsze najstarszy, kto był w rodzinie, ten zaczynał kolędować, śpiewać. Jak żył jeszcze teść i teściowa, oni zaczęli, myśmy się wtedy dołączali i wszyscy śpiewali. No teraz przypadła rola mnie. Czyli ty jesteś gospodarzem kolędowania? Tak. No i pięknie, słuchajcie, taka zgodna rodzina. Tacy po lewej, po prawej stronie panowie, którzy pomagają, no bo takie czasy są, że wszyscy razem się przygotowujemy do tych świąt jedynych w roku, kiedy radość i zgoda nas wspólnie sadza przy tym stole. A jak już siedzimy przy tym stole, to słuchajcie, na moment zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie teraz to małe dzieciątko, małego Jezusa, narodził się w żłóbku i trzeba mu zaśpiewać piękną kolędę. Zapraszam duet Karo, Lulajże Jezuniu. Lula.
świata, słoneczko. Nasza świąteczna izba jest wystrojona, stół zastawiony. Ale słuchajcie, właśnie, jak to jest z tym strojeniem tego stołu na wieczerzę wigilijną? Kto się tym naprawdę zajmuje? Czy też można by tutaj to dedykować panom? To znaczy, ja myślę, że to już się tak zatarło, że to kobieta przyrządza i sprząta w ogóle i przygotowuje. To nie jest, no tak. To się zatarło. To się nic nie zatarło, bo u nas kobieta nie sprząta. Wcześniej my z Krzysiem zadeklarowaliśmy, ale, że my uczestniczymy. Oczywiście, ale to nie chodzi o to, bo to nie jest takie oczywiste wcale. Znam ludzi, którzy się jeszcze dziwią, że hop właśnie sprząta, myje okna przed świętami, a już no ja w ogóle gotuje obiad, to też właśnie, się, co nikt nie, dlatego mówię, że to nie jest takie wcale oczywiste. Dla mnie to jest oczywiste, że sprząta, tak jak Krzysiu, tak jak tu Karol, pomaga mi, więc to jest naprawdę oczywista oczywistość i tu nie ma żadnego wykręcania się. I właśnie dlatego było moje pytanie, bo ja wam coś opowiem teraz. W moim rodzinnym domu pamiętam jak dziś, jak mój tata właśnie, kiedy rzeczywiście my dziewczyny, bo trzy siostry byłyśmy, to my naprawdę żeśmy ten obrót, wszystko się szykowało, prasowało i tata po prostu celebrował nałożenie tej serwety, tego obrusa na stół. Powiedział, pamiętajcie o tym, że pod obrusem się musi znaleźć pieniążki. Nie, sianko. Sianko, słoma, słuchajcie, to obojętnie, ale po prostu nie mogła być serweta na goły, pusty stół, tylko tam musiało być. Czasem się narobiły wygibasy, jak brat przyniósł za dużo i to wtedy, słuchajcie, takie wyboje były na stole, że trudno było szklankę postawić, ale potem właśnie, jak już była stawiana zastawa, no to było... Pieniążki. Tak, tata wtedy jako gospodarz tego domu, ojciec tego domu, każdemu swojemu, że tak powiem, i dziecku, i mamie kładł pod talerz pieniądze. No i właśnie, jak to jest? Kto to te pieniądze daje u was w domu, Ela? No u nas daje Stefan i, drodzy państwo, zawsze daje sobie najwięcej. Mało tego, to później jeszcze chcę spod mojego talerza zabrać te pieniążki, które mi dał, ale ja na to nie pozwolę. To uczciwe rozdanie tu Stefan robi. Tak, no troszeczkę Stefan, Stefan sobie daje najwięcej, żeby miał z czego potem was podzielić. Tak, żeby mógł robić zakupy później. A to, że zabiera, że chce ci zabrać, to takie mam wrażenie, bo na przykład u nas właśnie potem ten moment zbierania talerzy był ważny, żeby każdy zdążył wyciągnąć. To Stefan chyba dlatego tak ochocza sprząta, że po prostu... Przed chwilą była mowa, że oczywista oczywistość, trzeba sprzątać, więc ja się stosuję po prostu. Stosuję i sprzątam, wszystko co jest na stole, no pięknie. Jeszcze jest taki jeden, nie wiem, że przesąd czy zwyczaj, coś właśnie z tym naszym karpiem. Też zawsze odkładacie? Tak, łuski do portfela. Naprawdę? Zdarza się, takie wysuszone już fajne. No, one naprawdę? Muszą być. No, muszą być łuski, one czasami jest ale tak, to że... Ale to jest jakaś ilość tych łusek? Nie, czasami jest, właśnie. Przynajmniej w moim przypadku... Wiem, co chcesz powiedzieć. Czasami w portfelu są tylko te łuski. Tylko te łuski, właśnie.
Więc trzeba, łuski to jest tradycja, one muszą być w portfelu, żeby coś w tym portfelu było przez cały rok. Moi drodzy, ale myślę, że nie trzeba się przejmować właśnie, że w tym momencie są tylko w portfelu łuski, bo jeżeli naprawdę jest rodzina kochająca i wszystko się dzieje tak jak ma i nawet, że czasem może nawet właśnie Stefan zabrać pieniądze spod talerza, to kiedy jest zgoda, a taka nasza zgoda panuje w naszej świątecznej izbie, to po prostu wszystko się samo układa i całkiem przyzwoicie wszyscy witamy Nowy Rok, który jest, no już niestety przed nami, bardzo blisko. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Poproszę was teraz o to, no to idziemy. Adama i Karola. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Wesoła biesiada. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Witaj dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie. Co się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy? Co się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy? Któż to słyszał takie dziwy? Tyś człowiek i Bóg prawdziwy. Ty łączysz w boskiej osobie dwie natury różne sobie. Ty łączysz w boskiej osobie dwie natury różne sobie. Poszczęśliwi pastuszkowie, któż radość waszą wypowie? Czego ojcowie żądali, wyście pierwsi oglądali? Czego ojcowie żądali, wyście pierwsi oglądali? Spraw to Jezu boskie dziecię, niech cię kochamy nad życie, niech miłością odwdzięczamy miłość, której doznawamy. Niech miłością odwdzięczamy miłość, której doznawamy. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego. 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 Moi drodzy, pasterka, najbardziej radosne wyjście o takiej porze do kościółka, właśnie w ten wigilijny wieczór, kiedy właściwie jesteśmy już po kolacji wigilijnej, wspólnie żeśmy pokolędowali, no i wtedy się wybieramy na pasterkę. Jak to jest z tym wyjściem? Zazwyczaj, ja pamiętam ze swojego domu rodzinnego, że zawsze mama mówiła, wiecie co, to wy idźcie, a ja to wszystko posprzątam, zrobię porządek. No i myśmy wtedy, je, no to fajnie, to my na tą pasterkę. Właśnie jak to jest, Ela, z tym wyjściem na pasterkę? No ja kocham chodzić na pasterkę, bo lubię śpiewać właśnie kolędy. No takim dopełnieniem to by było,
gdyby było biało na dworze, bo to wtedy jest taki większy urok. Ale to mi nie przeszkadza, żeby pójść na pasterkę i co roku ze Stefanem, tylko ja i Stefan chodzimy na pasterkę, dzieci jednak nie. Gdzieś tam wcześniej wyjście, żeby dostać się do środka, no bo wiadomo, że jest tak. Tak, my zawsze czekamy na znajomych, którzy mieszkają tuż obok nas i z sąsiadami właśnie idziemy dużo wcześniej, żeby rzeczywiście mieć fajne miejsce w kościele i uwielbiam po prostu tą atmosferę w kościele, uwielbiam, jak jest pełny kościół i wszyscy churalnie śpiewamy pięknie właśnie kolędy. No i właśnie tak się zaczyna, że słuchajcie, jest światło zgaszone i zaczyna się wtedy od kolędy, którą żeście tutaj nas przywitali wśród nocy i ciszy, ale powiedz mi, czy nie przeszkadza ci to, że jest tak tłoczno? Nie przeszkadza mi, bo to wiesz, w ogóle. Praktycznie stoimy, nie trzeba się pilnować, opieramy się gdzieś o siebie, tak wszyscy siebie rozumiemy, tak każdego roku jest. Tak co roku jest i po prostu ta atmosfera, czy ten tłok to jest dla mnie no wręcz nieodzowne. To nie wyobrażam sobie, żeby nie było tłoczno w kościele. Ma być tłoczno, ma być nas dużo i wtedy jest naprawdę fantastycznie, bo wszyscy się uśmiechamy do siebie. Jest bardzo miło i nawet życzenia sobie składamy. I nie znamy się, tak? A składamy sobie życzenia i to jest piękne. I najważniejszy jest właśnie ten uśmiech na twarzach, że ludzie są zadowoleni, szczęśliwi. I chyba to jest potrzebne właśnie te zgromadzenie w kościele. Karol, a ty jakieś masz skojarzenia właśnie z pasterką? Powiedz mi. Ja mam bardzo piękne skojarzenia pasterkowe, bo my z Adasiem, właśnie bo pytałaś o ten dom rodzinny, my się z Adasiem znamy od małego, czyli możemy powiedzieć śmiało, całe życie się znamy. I to była taka nasza pasterkowa tradycja, że zanim poszliśmy do kościoła na pasterkę, tak, to my się spotykaliśmy, żeby rozgrzać głosy. My już byliśmy takimi zbłąkanymi, tymi pasterzami, królami, że tak powiem. Myśmy się bardzo długo błąkali, rozgrzewali się, ale w końcu trafiliśmy na to wspólne, piękne kolędowanie do kościoła. A Pietrek? U mnie jest tak, że tak ty wspomniałaś, Bernadette, na początku. Jak byłem młodszy, można powiedzieć, to chodziłem na pasterkę często. Co roku chodziło się na pasterkę, ale tak mówiłem z biegiem lat. Mówimy teraz, dzieci, wy idziecie na pasterkę, my z żoną zostajemy i sprzątamy. Czyli cała familia Pietrek bierze udział w tak, pasterce. Tak. No to trzymajmy kciuki, żeby tak dalej było. Słuchajcie, kochani, no naprawdę ja też często, nie jestem może zawsze, ale jak idę na pasterkę, to właśnie się zastanawiam, kto w tym roku będzie się o mnie opierał. Tak. A właśnie a propos tego, co powiedziałaś i tego, co powiedziała Ela, że tak, że nie przeszkadza wcale tłok, bo to są takie późne godziny wieczorne, więc myślę, że ten ścisk czasami dla niektórych dobrze robi, bo jest się gdzie wesprzeć z każdej strony. Także myślę, że to na dobrze może wyjść. Też radość jest posłuchać, jak cały, można powiedzieć, chór kościelny śpiewa, bo to wszyscy śpiewają. Wtedy wszyscy jak to głośno. Pięknie te kolędy wtedy brzmią. No właśnie. Moi drodzy, chciałam was teraz zaprosić do kolędy. Jeżeli pozwolicie, zaśpiewam tą kolędę. A dlaczego właśnie wybrałam tą kolędę? Bo dobrych kilkanaście lat temu, właśnie o takim czasie urodził się mój najmłodszy syn, mój ostatni syn. I powiem wam, że dokładnie to było parę dni przed Wigilią. I wtedy, kiedy przyniesiono mi go po prostu już do łóżka i pokazać mi to dziecko tak w całej już okazałości, okąpane, to sobie pomyślałam, Boże, oczywiście na oddziale szpitalnym już stała choinka i sobie pomyślałam, Boże, przecież mam swoje dzieciątko. I od tego właśnie dnia uwielbiam tą kolędę. Gdy śliczna panna. Thank you.
myślę, moje drogie mamy, że tą kolędę możemy spokojnie dedykować dla was. Przecież każda z was kiedyś tuliła, kołysała swoje dzieciątko. A już teraz dedykuję kolędę dla was wszystkich, dla każdej rodziny. Kolędę, która oddaje wieczór jakże bardzo radosny, ale i cichy. Zapraszam serdecznie. Krzysia, który zaśpiewa Cichą noc. Teraz, moi drodzy, najpiękniejszy moment naszego kolędowania. Pozwólcie, że podzielimy się opłatkiem. Podzielmy się opłatkiem. Przyjmijmy sobie życzenia. Te najpiękniejsze z okazji świąt Bożego Narodzenia. Życzymy wam, moi drodzy, zdrowia, Bożej miłości. Niech miłość małego Jezusa opromieni każdy dom. Niech blask gwiazdy betlejemskiej rozświetla wam drogi w nowym roku. Niech to, co najpiękniejsze, zagości pod waszym dachem, a miłość i dobroć nie opuszcza żadnej rodziny. Dajmy, hej, kolęda, kolęda.
udajmy. Hej, kolęda, kolęda. Panna porodziła niebieskie dzieciątko, w żłobie położyła małe paolątko. Pasterze śpiewają, na multanga grają. Hej, kolęda, kolęda. Pasterze śpiewają, na multanga grają. Hej, kolęda, kolęda. Pastuszkowie o tym usłyszeli, zaraz do Betlejem czym prędzej bieżeli. Witają dzieciątko małe paolątko, hej kolęda, kolęda. Witają dzieciątko małe paolątko, hej kolęda, kolęda. Dzień narodzenia syna jedynego, ojca przedwiecznego.